po wygranym turnieju czas już na te prawdziwe przygotowania. No może zaczniemy, jak wyglądały te treningi, na jakiej bazie trenowaliśmy? Zaczęliśmy 10 stycznia, praktycznie rzecz biorąc pierwsze 2 tygodnie to były takie tygodnie wprowadzające do tego większego wysiłku. W zasadzie ten luz zakończyliśmy z momentem turnieju. No i cóż, trenujemy na hali, trenujemy na Orliku, trenujemy na sztucznych piecach, rozgrywamy tam też sparingi. Do tego wszystkiego mamy jeszcze zajęcia fitness, także myślę, że to wszystko jest urozmaicone i ta praca, mimo że ciężka, no, nie jest tak monotonna. Pierwsze sparingi, to jak to się mówi, pierwsze koty za płoty, były przegrane, więcej straconych bramek, teraz jest już sporo lepiej. Czyżby to już ten skład, który ma grać w lidze, gra więcej, dłużej? Nie. Nawet powiem w ten sposób, że w cudzysłowie niepokoję się tymi dobrymi wynikami, bo zwykle drużyny, które przygotowywałem do sezonu w sparingach, osiągały dość słabe rezultaty. Zwykle graliśmy z mocniejszymi przeciwnikami. Nie ograniczamy się do 11 czy tam 13 zawodników w tych sparingach. Gramy je praktycznie wszystkie na 2 składy. Za chwilkę już, kiedy ta kadra już będzie wykrystalizowana, to będą zmiany tego wszystkiego. Natomiast póki co graliśmy praktycznie wszystkimi trenującymi. Także na pewno fajnie, że wygrywamy, bo to przyjemnie jest wygrać czy z trzecią ligą, czy na przykład z innymi drużynami, które w tym okresie również się przygotowują. Natomiast do tego naprawdę nie przykładam jakiejś specjalnej wagi. No to może kilka słów właśnie o tych nowych twarzach w zespole. Powiem w ten sposób, że zaczęli z nami trenować i chłopcy z juniora młodszego od trenera Krakowiaka, czyli Michał Zugaj i Kamil Sieczka. Trenowali chłopcy z drugiej drużyny, czyli Paweł Rzeszowski, czyli Mateusz Białek, czyli Przemek Sułek. No i w tym momencie, jeśli chodzi o tą młodzież, to będę zapraszał na zajęcia właśnie chłopców z tej drużyny juniora młodszego. Natomiast do kadry pierwszego zespołu będziemy chcieli dołączyć Mateusza Białka. A jeśli chodzi o ludzi z zewnątrz, to są już z nami Albert Grubek, Krzysiek Rzeszowski i Piotrek Garbynik. Dużo wskazuje na to, że będzie z nami również Sławek Jedynak. Jest jeszcze taki zawodnik, który z nami trenuje, nazywa się Wojciech Zuba. Jest z Juventus Terachowicz, 91 rocznik. Być może on jeszcze również z nami będzie. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. No, myślę, że ten tydzień to już zamknięcie tak naprawdę kadry pierwszego zespołu. No właśnie. Jeszcze przyjście Jedynaka to już jest mocna siła w ataku. Czy to oznacza, że będziemy mieli tylu napastników, czy ktoś może jeszcze odejść? Budżet nie jest z gumy, prawda? I z drugiej strony też dla zawodnika, który ma mniejsze szanse grania, a chciałby grać, to jest też problem. Dlatego w tym momencie z różnych przyczyn nie ma z nami już Piotrka Dudka i Dawida Białka. Norbert odrożdżał również właśnie dosłownie na dniach, odszedł do Kamiennej Brody, a Michał Piruk prawdopodobnie będzie grał w Spartakusie Daleszyce. Myślę, że to już, jeśli chodzi o odejścia, koniec, aczkolwiek no, tak naprawdę koniec tego tygodnia wyznaczy to wszystko. Czy skład, czy może już na poszczególne pozycje są już tacy zawodnicy, którzy są na pewno pewniakami? Czy to już się tak wykrystalizowało? Nie, no właśnie po to w tym momencie mamy zdecydowanie większe pole manewru, żeby tych pewniaków było jak najmniej, bo myślę, że w rundzie jesiennej można było z dużą dozą prawdopodobieństwa, jeżeli wszyscy są zdrowi, to prawie każdy kibic powiedzieć, jak będzie wyglądała wyjściowa jedenastka. Natomiast w tej chwili już myślę, że nie, szczególnie w ofensywie mamy w tym momencie dużo większe pole manewru i to widać na treningach, że ta rywalizacja rodzi postęp. Teraz będzie sparing z Mogilanami, to jakiś ukłon za to, że daliśmy im młodzieżowca? Znam się z trenerem Mogilan z występów w Błękitnej Kielce i stąd ten kontakt, natomiast no, Dawid sam zapracował na to, żeby tam zostać. To jest solidny czwartoligowiec małopolski,
był tam praktycznie cały okres przygotowawczy, więc... Radę sobie na mecz zdążyć odprowadzić. Więc wydaje mi się, że po prostu no, to teraz szansa dla niego, prawda, żeby w innym towarzystwie spróbować powalczyć o miejsce. To może zakończymy humorystycznie. Czy prawdą jest, że jeśli drużyna awansuje z pierwszego miejsca, to kierownik drużyny zgoli wąsy? No, mam nadzieję. No, nie słyszałem o tym, ale mam nadzieję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Młodzież!